Pasta do butów, zrób to sam. 10 lat temu, kiedy Kamila była wesołą szesnastką, gruchnęła wiadomość, że oto nadszedł kryzys finansowy. Kiedy otrząsnęła się po szoku, postanowiła, że nie będzie rozrzutna, bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie kolejny dzień. Akurat w tym czasie, jak na zawołanie, przestała jej rosnąć stopa i Kamila zaczęła gromadzić buty i bardzo o nie dbać. Przez ostatnie 10 lat wydawała na zakupy obuwia maksymalnie 100 zł rocznie. I chce utrzymać ten trend. Kiedy zaczęła pracę w lokalnej telewizji, nie posiadała się z radości, kiedy dostała od firmy kilka par butów. Dobry wieczór Państwu. Mimo że darowane, a nie kupione, zawzięcie je oszczędza i o nie dba. Kiedy jedzie samochodem, zakłada na buty reklamówki. W końcu czystsze buty równa się mniej wydatków na środki do czyszczenia. Mimo starań, jej ulubione zamszaki co jakiś czas wymagają odczyszczenia. Mocniejsze plamy Kamila najpierw traktuje parą z nadgarnka. Jak to skomentuje specjalista? Maciek od ponad 3 lat prowadzi punkt konserwacji i pielęgnacji obuwia. Jednym z domowych sposobów, które możemy wykorzystać, jest para. Podnosi ona włoski zamszu oraz zmiękcza zabrudzenia, które mogą się na tym bucie znaleźć. Jest to zdecydowanie metoda, którą polecam. Zabrudzenia Kamila usuwa też zwykłą biurową gumką i skórką chleba. Skórka od chleba, jak najbardziej możemy stosować tą metodę. Zwykła biurowa gumka też jest świetna, powoduje tarcie, ale nie tak duże, żeby zrobić tutaj krzywdę na obuwiu. Białe członka, które się obdarły, maluje korektorem biurowym. To sposób prowizoryczny, ale powtórne lakierowanie u specjalisty. Szkoda gadać. Bywa i 90 zł. Podliczmy. Pianki, pasty i inne specyfiki do butów to wydatek minimum 30 zł. Usługi profesjonalnej renowacji obuwia to koszt średnio 70 zł za parę. A parę wodną Kamila ma praktycznie za darmo. Liczymy dalej. Gumkę do mazania ma od liceum. Korektor pożycza sobie z redakcji. Skórkę od chleba i starą reklamówkę Kamila również wycenia na 0 zł. Największe kwoty oszczędności jednak wciąż przed nami. Polki na buty wydają 400 zł rocznie. Pomnóżmy przez 10 lat i mamy 4000. Kamila, nie kupując butów, tylko je szanując, od dekady wydała na obuwie co najwyżej 800 zł. Bo ostatnie pary dostała przecież za darmo z telewizji. Kto by pomyślał, widząc panią z telewizji, że jej buty pamiętają rok 2009.